i indywidualnie, kiedy w jednym z konkursów był dziesiątce. Zawsze mówiono, że on jest specjalistą od wielkich obiektów. No i teraz ma szansę znowu to potwierdzić, ale wolniejszy prawie o kilometr od Lindströma ląduje równie daleko. A zatem już są warunki do skakania. Widzieli Państwo przez moment te chorągiewki na dole. Zaczęło wiać pod wiatry i pod wiatr pod narty. I myślę, że tutaj będzie naprawdę możliwość odległych skoków. 212,5 metra trzecia odległość dzisiejszego konkursu. Za chwilę zobaczymy krańca, będzie ogromna wrzawa, później żonte. Na razie Morgenstern.